Bardzo jest mi miło tu być. Szkoda, że w tak małej ilości, ale nie liczy się ilość, tylko liczy się jakość. Także jest mi bardzo miło Państwa przywitać. Będę dzisiaj mówiła o oczekiwaniach konsumentów dotyczących żywności. Na razie próbuję dogadać się ze wskaźnikiem. Dobra, na razie chyba idzie mi dobrze i widzę już pogląd. Dobra. Myślę, że zacznę na początku parę zdań i mam nadzieję, że nie będę tutaj za długo Państwa też zatrzymywać. Bo będę mówiła o oczekiwaniach konsumentów w ogóle, ale w szczególności o oczekiwaniach odnośnie żywności. Myślę, że wszyscy tutaj na sali dobrze wiemy, dlaczego musimy się odżywiać. Ale przypomnę, bo bardzo często rzeczy oczywiste są jednak zapominane. Nie żyjemy po to, żeby jeść, tylko jemy po to, żeby żyć. Pamiętajmy, że ta żywność musi nam dostarczyć składników odżywczych. I tą piątkę, o której mówimy studentom, że mają ją znać rano, wieczór, wedle w nocy, widzicie Państwo na slajdzie. Przypominam, że te pierwsze trzy składniki należą do grupy tak zwanych makroskładników, czyli białka, tłuszcze, węglowodany. I one służą jako i materiał energetyczny, ale też pełnią swoje określone funkcje, zwłaszcza białka, funkcje budulcowe. Także pamiętajmy, że żywność dostarcza nam nie tylko energii, energia jest niezbędna do tego, żeby żyć, ale z kolei do tego, żeby nasze komórki rozwijały się prawidłowo, potrzebujemy z innych składników, nie tylko energii. I takim składnikiem są na przykład białka, no a produkty mleczarskie, oczywiście jesteśmy w miejscu, o którym należy o nich mówić, są bardzo dobrym źródłem białka. Więc to są te składniki odżywcze, które musimy spożywać z żywnością. Obecnie wymienia się też wodę jako takie dopełnienie tej piątki. I ta piątka, którą Państwo tutaj widzicie, to są tak zwane składniki suchej masy produktu. Sucha masa plus woda dają nam 100%. Czyli im więcej mamy składnika w produkcie spożywczym wody, tym mniej składników suchej masy. Czyli wartość energetyczna tego produktu będzie niższa. Będę mówiła o oczekiwaniach konsumentów i tam pojawi się takie zdanie, że oni oczekują informacji. Ponieważ oczekują informacji, to już wszyscy wiemy, że na opakowaniu produktów spożywczych znajduje się wartość odżywcza. To, co widzimy tutaj na slajdzie, tego oczekuje konsument, tego oczekuje też, czy oczekują od nas, czy nakazują nam wymagania prawne. Tak byłam zadowolona z tej dużej ilości animacji, bo tak będzie mi prościej przewijać slajdy, bo jakoś mi to przeszkadza, jeżeli chodzi o mikrofon. Teraz, kim jest konsument? Myślę, że każdy z nas umiałby sobie zdefiniować to pojęcie. Czyli jest to osoba, która dokonuje jakiegoś zakupu spożywczego, niekoniecznie na swoje cele konsumpcyjne. Może ten zakup komuś sprzedać czy oddać, ale dokonuje zakupu na rynku. Klient, konsument, dla większości osób są to pojęcia, które są podobne, natomiast są oczywiście między nimi różnice, ale one nie są tutaj w gestii tego wykładu. Zobaczcie Państwo, w jak dużej ilości rąk znajduje się konsument. Czyli ile dziedzin wiedzy i nauki zajmuje się konsumentem, analizą jego potrzeb. Oczywiście smutna prawda jest taka, że większość z tych branż dąży do tego, żeby zaspokoić potrzeby konsumenta po to, żeby mieć zysk. Natomiast my konsumenci, bo jesteście Państwo i producentami, i też konsumentami żywności. Więc tutaj sami na pewno widzicie ten dysonans często dotyczący tego, jakie potrzeby macie Wy jako producenci, jakie potrzeby mają konsumenci. Co to są w ogóle potrzeby? Bo decyzja zakupowa podjęta jest wtedy, jeżeli jest jakaś potrzeba, która nie zostaje zaspokojona. I dążeniem do zaspokojenia tej potrzeby jest właśnie decyzja zakupowa, czyli warunkiem dokonania jakiegokolwiek zakupu jest to, że powstaje jakiś brak. Czegoś nam brakuje. I ten brak może dotyczyć oczywiście żywności, ale też nieżywności. I w zależności od tego, jak bardzo nam brakuje produktu, który zamierzamy kupić, tak silnie jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby podjąć decyzję zakupową i żeby ją zrealizować. Czyli w zakupach żywnościowych, które wydają nam się być może rutyną i czymś takim codziennym, też występuje nasza potrzeba do zakupu. Też gdybyśmy tutaj zaczęli dyskutować o tym, jakie mamy potrzeby, czy to jest tylko odżywienie, czy to jest smak, czy to jest cena, to te potrzeby byłyby różne. Więc warunkiem dokonania zakupu jest brak zaspokojenia potrzeb.
Więc uświadomienie sobie potrzeby jest w ogóle takim startem do tego, żeby decydować się na jakieś tam działanie. No i oczywiście ta potrzeba, która jest, brak zaspokojenia tej potrzeby, budzi różne emocje. Złość, niezadowolenie mogą mieć różne skale, więc myślę, że w dobie dostatku, a żyjemy w kraju, w którym mamy dostatek żywności, nie uświadamiamy sobie tego, jak byśmy reagowali, gdyby tej żywności nie było. Wtedy ta nasza potrzeba zakupienia jej byłaby zdecydowanie silniejsza. To wszystko, o czym Państwu mówię, wymyślił 100 lat temu Maslow. To jest psycholog amerykański, rosyjskiego pochodzenia. I on skonstruował, tak jak Państwo widzicie, taką piramidę potrzeb. Sam nie wiem, czy mi jest wygodniej Państwu to pokazać. Na dole piramidy oczywiście są potrzeby, które są bezwzględnie potrzebne do zaspokojenia dużej ilości. Czyli myślę, że wszyscy wiemy, że są to potrzeby fizjologiczne, czyli tlen, powietrze w ogóle, jedzenie, woda do picia, jakieś schronienie. To są te potrzeby fizjologiczne. Mamy też potrzeby bezpieczeństwa, czyli tego, żeby chociażby te potrzeby fizjologiczne móc zaspokoić w jakimś miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie. I następnie u góry to jest grupa potrzeb tak zwanych wyższego rzędu. Zobaczcie to Państwo tutaj obok, że możemy to podzielić na potrzeby niższego i wyższego rzędu. I co było takim odkryciem Maslowa największym? Mianowicie to, że w zasadzie dobrze by było, żebyśmy zaspokajali te potrzeby idąc od dołu do góry. Króciutka charakterystyka, czyli żywność, jedzenie to jest oczywiste, myślę, to bezpieczeństwo też, potrzeba przynależności. Jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi. My potrzebujemy drugiego człowieka. Być może nie odczuwamy tego tak silnie w momencie, kiedy mamy pracę czy tryb życia taki, że spotykamy się z ludźmi. Może być tak, że bardzo często wręcz myślimy, że my nie potrzebujemy tego człowieka, że my potrzebujemy właśnie ciszy i spokoju. Natomiast potrzeba przynależności, Maslowa, i jest to potwierdzone przez wielu psychologów, jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. I teraz, trudno byłoby nam realizować potrzeby przynależności bez zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Kolejne potrzeby, potrzeby uznania, czyli tego, że ktoś nas pochwali, że powie, że jesteśmy dobrzy, że ktoś w ogóle nas zauważy, chociażby wylosowanie przeze mnie dzisiaj nagrody, a nigdy w życiu niczego nie wygrałam, jest takim chwilowym uznaniem i jest to potrzebne dla każdego z nas. Być może nawet część z Państwa sobie myśli teraz, nie, ja nie mam takiej potrzeby, więc każdy z nas ją ma, tylko może być ona po prostu nieuświadomiona. No i na samym czubku piramidy mamy potrzeby samorealizacji, rozumiane bardzo różnie, może być to rozwój duchowy, intelektualny i każdy z nas te potrzeby ma. Tak jak powiedziałam, dobrze byłoby, żeby potrzeby te były zaspokajane idąc od dołu do góry. Ale na przykład w sytuacjach dramatycznych, takich jak wojna, często zdarza się, że nie mamy załatwionych tych potrzeb podstawowych, tych niższego rzędu, a jednak zaspokajane są potrzeby wyższego rzędu. Więc jest to sytuacja nienormalna, jest to sytuacja wyjątkowa i tak jak powiedziałam, dobrze byłoby przed realizowaniem tych potrzeb wyższego rzędu zadbać o zaspokojenie potrzeb rzędu niższego. Z pokolenia na pokolenie też te potrzeby się zmieniają. Dla wielu z nas w tej chwili jedną z podstawowych potrzeb, myślę, gdybyśmy się zastanowili, byłby dostęp do internetu. Zobaczcie Państwo, jak to się zmieniło na przestrzeni lat, jeszcze 100 lat temu, ludzie nie wiedzieli, że w ogóle może być taka potrzeba. Także o tym też musimy pamiętać, analizując zachowania konsumentów. Trochę się jeszcze nie mogę zapamiętać, że on działa odwrotnie. I teraz szybciutko, bo chciałabym się skoncentrować na meritum tego wykładu, czyli na potrzebach konsumentów XXI wieku. Zobaczcie Państwo, jakie czynniki warunkują zachowania konsumentów. Myślę, że dla wielu z nas będą to czynniki dość oczywiste, czyli kulturowe, społeczne, różnego rodzaju grupy odniesienia, w których przebywamy. To, jaki rodzaj pracy wykonujemy, jaki mamy prestiż wśród znajomych, czy wykonujemy pracę na bardzo wysokim stanowisku, czy też nie. To wszystko będzie decydowało o tym, jakie zachowania konsumentów my będziemy na rynku reprezentować. Oczywiście bardzo ważne i przedmiotem badań wielu dziedzin nauki są te czynniki psychologiczne.
Na wykresie widzicie Państwo, że postawy konsumentów zależą też od płci. One zależą od bardzo wielu czynników. Jak Państwo widzicie na tym wykresie, kobiety mają zdecydowanie częściej potrzeby związane z chociażby ekologią, z estetyką, ze znalezieniem napisów na opakowaniach. Oczywiście są to jakieś tam badania wyrywkowe, więc takich badań na temat potrzeb i zachowań konsumentów prowadzonych jest bardzo, bardzo wiele. Przepraszam, że tak przyłączam, po prostu odwrotnie działają te wskaźniki, ale chyba nawet nie mogę się dogadać. Idę do tyłu, do przodu. Dobra, chyba już to zrozumiałam. Chyba się przestawił, teraz leci dobrze. Te strzałki leciały odwrotnie. Przepraszam Państwa tutaj za zamieszanie. No i teraz dochodzimy do meritum sprawy. Tych oczekiwań będzie 9. Zobaczcie Państwo, zebrałam tutaj informacje z różnych publikacji, z różnych źródeł naukowych, czego chcą ci nasi konsumenci. No więc oni przede wszystkim chcą dostępu do informacji. Obecny konsument jest konsumentem świadomym, on chce wszystko wiedzieć o towarze, o produkcie, który kupuje, który w ogóle ma zamiar kupić. Jeśli chodzi o żywność, mamy systemy różnego rodzaju wczesnego ostrzegania o różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które w żywności mogą występować. Mamy orzeczenia głównego inspektora sanitarnego, który co jakiś czas też na swojej stronie informuje nas o tym, jakie produkty są zagrożone, z jakiego powodu muszą zostać wycofane z rynku i konsumenci tego oczekują. Chociażby opakowania i to, jak wygląda opakowanie i jakie informacje muszą się na tym opakowaniu znaleźć i że konsumenci w ogóle czytają to, co jest napisane na opakowaniu, to już jest taki sygnał tych nowych czasów, tych nowych konsumentów, którzy nie kupują byle czego, bo tak kupował jego ojciec i dziadek, ale chcą mieć pełną jasność dotyczącą tego towaru, który kupują. Mówili już moi przedmówcy dzisiaj, że niestety, jako nauczyciel akademicki, oczywiście też nie widzę niczego złego w surowcach roślinnych, wręcz przeciwnie, sama zajmuję się surowcami roślinnymi w swoich badaniach naukowych. Natomiast uważam i z ubolewaniem, za chwilę Państwo zobaczycie zresztą tą piramidę żywienia zalecaną obecnie przez lekarzy, przez dietetyków. Moje ubolewanie i takie zdziwienie bardzo duże budzi fakt takiego wysokiego umiejscowienia mleka i produktów mleczarskich, podobnie mięsa, na szczycie tej piramidy. Z tego powodu, że są to produkty, które wyjątkowo często według dietetyków obecnie powodują różnego rodzaju alergie, nietolerancje pokarmowe. Mam swoje osobiste zdanie, bo gdybyśmy zastanowili się nad tym, co znajduje się na rynku obecnie. Byłam na jednej z konferencji technologów żywności, bo ja jestem technologiem żywności z wykształcenia, na której jeden z profesorów powiedział, że naszą rolą naukowców jest obecnie ratowanie tego, co przemysł spożywczy zniszczył na przestrzeni ostatnich 50 lat. I dokładnie połowa sali była zadowolona i była prawo, a połowa była zdegustowana. Czego szuka konsument? To też będzie za chwilę. Produktów o wyjątkowej wartości odżywczej. Przecież każdy rodzaj żywności powinien mieć wyjątkową wartość odżywczą. Oni szukają żywności funkcjonalnej, żywności wzbogacanej w składniki syntetyczne albo naturalne, ale pozyskiwane jakąś drogą ekstrakcji czy innego sposobu. A z drugiej strony konsumenci poszukują żywności nieprzetworzonej, więc to są bardzo sprzeczne informacje. I teraz nie powinniśmy oczywiście używać słowa mleko na napoje pochodzące z surowców roślinnych, które to mleko naśladują, ale też zainteresowanie wielu konsumentów związanych z tymi napojami wynika z takiej mody. Będę o tym mówiła w jednym z punktów. I nie zdają sobie sprawy, już 10 minut, chyba do końca, mam mowę, dobra, 15 minut, dobra. Powiem, że lubię przegadać, więc tutaj mam umowę do przywoływania nie do porządku. Zmierzam do tego, że wielu konsumentów mimo tej świadomości bardzo bezrefleksyjnie podąża za modą. I złe informacje na temat mleka i mięsa powodują to, że oni tego mięsa i mleka unikają. A przecież jeżeli się zastanowimy nad bardzo popularnym trybem żywienia, czyli powrotem do natury, no to my jako przodkowie przecież korzystaliśmy z mleka. To był pierwszy produkt, który był wprowadzany do żywienia noworodków czy do żywienia ludzi dorosłych. Podobnie jest z mięsem, więc tutaj te zalecenia piramidy żywieniowej liczę na to, tutaj też przedmówca pokazywał trendy,
że będą się zmieniały i wielu ludzi zupełnie niepotrzebnie tych produktów unika, upatrując składników odżywczych w produktach, które zawierają ich często dziesięciokrotnie mniej. Ale to są oczekiwania konsumentów XXI wieku i to pojęcie, które Państwo widzicie, to plant-based, pojawia się na bardzo wielu szkoleniach, w jakich uczestniczymy, na bardzo wielu dyskusjach panelowych, czyli jest to popularny produkt dla konsumentów żywności. Konsumenci chcą oszczędzać czas, chcą być wygodni, nie chcą stać przy kuchni i gotować obiadów, czy też chcą wejść do sklepu i spożyć posiłek zaraz po wyjściu z tego sklepu. W związku z tym też tutaj jest taki trend, który myślę na rynku chociażby produktów mlecznych, mleczarskich, jest już spełniony. Jest bardzo wiele takich produktów występujących w takich opakowaniach, w których rzeczywiście łatwo można ten czas oszczędzić i otwieramy opakowanie, jemy, wyrzucamy. Więc opakowania zbiorcze, opakowania o mniejszej pojemności, to jest jak najbardziej trend tych współczesnych konsumentów. Zakupy internetowe, myślę, że też wszyscy to już obserwujemy. Konsumenci chcą móc kupować poprzez internet. Więc tutaj też, myślę, droga dla wielu sklepów i już wiele sklepów skorzystało z tych dróg, zwłaszcza w dobie, w której żyjemy i nie mamy handlu w niedzielę, ale na przykład sklepy oferują sprzedaż na zamówienie towarów, które sobie zamówimy przez internet. Także o tym pamiętajmy. To jest taki bardzo, bardzo silny trend. Element dbania o siebie. Dieta jako element, czyli żywność jako element dbania o siebie. Dla wielu konsumentów żywność, ekologia, troska o środowisko, o dobrostan zwierząt. Są to właśnie te czynniki, które decydują o tym, że oni nie sięgają właśnie po to mleko czy po wyroby mięsne. I dzisiaj też było mówione wcześniej, że producenci żywności tego rodzaju wychodzą naprzeciw oczekiwań konsumentów, pokazując ten dobrostan zwierząt. Więc tutaj też pamiętajmy o tym, że to też będzie działało bardzo dobrze na podejmowanie decyzji zakupowych konsumentów, kiedy oni zobaczą, że występuje tutaj dbałość o chociażby zwierzęta, które bardzo często przez wiele lat były odhumanizowane. No, humanizowanie zwierząt, może to dziwne określenie, ale chodzi mi o to, że przez bardzo wiele lat nie dbano o dobrostan zwierząt. Jeżeli ktoś był przy uboju zwierząt, bardzo często była to dla niego decyzja powodująca, że po mięso na przykład nie sięgał już przez wiele lat. No i te białka. Przeleciałam bardzo szybko składniki odżywcze, pokazałam Państwu tu piątkę. Uniwersalnym takim bardzo perełką wśród perełek, wśród białek, tłuszczów, węglowodanów są właśnie te białka, witaminy, związków mineralnych oczywiście. Dlatego, że białka możemy traktować jako element energetyczny, ale jednocześnie wiemy, że codziennie w naszym organizmie następują podziały komórkowe, są tworzone komórki prawidłowe i też nieprawidłowe. I jeżeli mamy białko, jest to ten materiał energetyczny, budulcowy, nie energetyczny, budulcowy, dzięki któremu, jeżeli dostarczymy wartościowe białko, te nasze komórki będą się rozwijały prawidłowo. Jeżeli nie damy dobrego białka, jest większe prawdopodobieństwo do tego, żeby podziały komórkowe, rozwój naszych tkanek nie będzie przebiegał prawidłowo. Stąd też rola białka w żywieniu, uświadamiana przez nie tylko żywieniowców, ale i konsumentów, jest bardzo istotna. I przecież mleko, wyroby mleczne są świetnym źródłem białek, chociaż wzorcowym źródłem jest białko jaja kurzego, białko jaja i żółtka traktowane razem. Ale wszystkie aminokwasy egzogenne, bo białko składa się z aminokwasów, znajdziemy w produktach mleczarskich i w jajach. Tymczasem, jak spiszemy sobie alternatywne źródła białka, czy w ogóle źródła białka, co znajdziemy obecnie w internecie? No na pewno znajdziemy kiedyś, pierwszym produktem, jaki znajdowaliśmy, była soja. Soja owszem ma dobry skład aminokwasowy, czyli ma dobre białko, jeżeli chodzi o jego wartość odżywczą, natomiast nie zawiera wszystkich aminokwasów egzogennych, czyli tych, których nie produkuje nasz organizm. Co możemy znaleźć jeszcze jako alternatywne źródło białka? Możemy znaleźć algi, tego też szukają konsumenci. Spirulina na przykład jest to dla nich nowość, ale też możemy znaleźć na naszym uniwersytecie coraz więcej badań jest prowadzonych, nie tylko, białko o owadzie, które u osób mojego pokolenia budzi bardzo duże wątpliwości, wręcz obrzydzenie, też to widzę. Natomiast prowadzę zajęcia z młodymi ludźmi, 20-parolatkami, oni takich obaw nie mają. Oni na pytanie, czy byliby obecnie w stanie spożywać białko owadzie, odpowiadają tak. I różnego rodzaju produkty, które są produkowane, wytwarzane przez koło naukowe na naszym uniwersytecie, właśnie z tą mączką z owadów, oczywiście to nie wygląda jak owad żywy, to jest mączka. Ta mączka ma taki zapach przypominający karmę dla zwierząt.
I gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest bączka owadzia, to byśmy podejrzewam tego nie rozpoznali. W związku z tym, ale to też jest trend obserwowany konsumentów, czyli z jednej strony chcą dbać o siebie, chcą dbać o dobrostan zwierząt, chcą szukać owadów, no bo hodowla owadów jest ekonomicznie uzasadniona, jest tania i jest bardzo wydajna. W związku z tym to też jest trend, mówi się o tym, że za 20-30 lat to białko owadzie będzie takim białkiem dominującym na rynku. Dieta celebrycka, takie pojęcie obserwowane, tak definiowane wręcz przez żywieniowców, czyli dostępność do mediów społecznościowych, możliwość śledzenia naszych idoli, czy też osób znanych, powoduje, że śledzimy ich styl życia. No i śledząc ten styl życia, niestety bardzo często eliminujemy niektóre produkty z zażywanego spisu, niestety, ponieważ bardzo często nie ma takiego uzasadnienia merytorycznego. Chciałam Państwu mówić o tym, jakoś zgubiłam wątek, że każdy składnik, który znajduje się na rynku, czyli na przykład dodatek do żywności, konserwa, parnik, jest bezpieczny, bo musimy wiedzieć, że wszystko, co na rynku się znajduje, jest bezpieczne, czy też powinno być bezpieczne, bo oczywiście są jakieś wydarzenia losowe, złe warunki przechowalnicze i tak dalej, które powodują, że zdarzają się incydentalnie produkty, które nie nadają się do spożycia. Ale nikt tak naprawdę nie jest w stanie przeanalizować tego, jaką ilość różnych dodatków do żywności, różnych rodzajów żywności przetworzonej spożywa jeden konkretny konsument przy określonym stanie zdrowia, przy określonym trybie życia, przy określonym środowisku, w którym żyje. W związku z tym musimy też na to uważać, co mamy na rynku, na taką symbiozę czy współdziałanie żywności chociażby z lekami, więc takie bezmyślne podążanie za stylem życia na przykład celebrytów, unikanie glutenu, unikanie laktozy, czyli eliminowanie produktów, które te składniki zawierają, pociąga za sobą niedobory żywieniowe związane z tym, że eliminując te produkty, nie dostarczamy tego dobrego, co w tych produktach jest. Nie znaczy to, że uważam, że laktoza czy gluten są złymi składnikami żywności, bo myślę, że one same w pojedynkę dla osoby, która nawet ma stwierdzoną lekarską nietolerancję tego składnika, gdyby tą osobę przenieść w inne miejsce, dać jej mniej stresującą pracę, inne warunki życiowe, być może okazałoby się, że ta nietolerancja ustępuje, ponieważ te wszystkie czynniki skumulowane razem mogą powodować różnego rodzaju nietolerancje, których notabene obserwujemy obecnie coraz więcej. Przed ostatnim ważnym oczekiwaniem współczesnego konsumenta, przeciwnym do poprzedniego, jest docenianie roli tradycji. Czyli mamy konsumentów, którzy podążają za nowościami, za białkiem owadzim, za spiruliną, ale mamy też konsumentów, którzy chcą odżywiać się tradycyjnie. Czyli tradycja kojarzy im się z bezpieczeństwem, z tym, że produkt, który na przykład robiły, czy przepis, z którym skorzystały jego babcia czy dziadek, będzie na pewno lepszy niż przepis, z którego korzysta producent żywności. Więc stąd też swojego czasu bardzo duży boom, obecnie coraz mniejszy, na żywność regionalną, tradycyjną i też te certyfikaty, które znajdują się na żywności, potrafią przyciągać bardzo wielu konsumentów. Ten trend dalej jest wysoki, ale nie tak intensywny jak jeszcze 5 czy 10 lat temu. No i oczywiście konsumenci lubią, jest bardzo szeroka grupa konsumentów szukających nowości, nowych smaków, nowych zapachów, nowej barwy, nowych producentów. W związku z tym poszukiwanie tych nowych wrażeń zmysłowych, czy też w ogóle nowych produktów, które mogą konsumentów zainteresować, jest to też bardzo ważny trend, który może skłaniać konsumentów do próbowania. Jak próbują i będzie im smakowało, no to do tego, że zmienią swoje nawyki żywieniowe. I to w podsumowaniu są te oczekiwania konsumentów XXI wieku. Myślę, że te poszczególne punkty będą się rozwijały, niektóre może będą traciły na znaczeniu na przestrzeni lat. Gdybyśmy mieli możliwość spotkania się za 10 lat, to bym Państwu powiedziała, jak to przebiega. Na dzień dzisiejszy wygląda na to, że tak to będzie wyglądać. I na zakończenie taki slajd ode mnie na podstawie 30 ponad lat pracy na uczelni. Uważam, bo to są oczekiwania konsumentów, to jest bardzo subiektywne. Ale o czym powinien wiedzieć świadomy konsument na bazie wiedzy, którą mam? Uważam, że powinien wiedzieć o tym, od czego zaczęłam dzisiejszy wykład, że nie żyjemy po to, aby jeść, tylko jemy po to, aby żyć, czyli że ta żywność ma nam dostarczać odpowiedniej ilości składników. A jeżeli przy okazji nam smakuje, no to super, to cud.
cudownie. Nie podążajmy za smakami, tylko też często za rozsądkiem. To jest ta aktualna piramida żywieniowa, jak Państwo widzicie, ona teraz już w ogóle się nazywa żywienia i aktywności fizycznej, bo na samym dnie piramidy umieszczony jest ruch jako niezbędny składnik życia, otyłość jest chorobą XXI wieku. No i wszyscy wiemy, że powinny dominować owoce i warzywa, bo przynajmniej połowa posiłku każdego objętościowo powinna składać się z owoców i warzyw. No i tak jak Państwo widzicie, to umiejscowienie mleka, produktów mleczarskich czy też mięsa jest bardzo wysoko na czubku piramidy i oznacza to, że mamy ich nie spożywać w ogóle, tylko proporcjonalnie w takiej ilości, jak widzicie Państwo te składniki na niższych etapach. To są zalecenia żywieniowców. Od razu mówię, że na pewno macie Państwo osoby znajome, które świetnie czują się na przykład na diecie eliminacyjnej, czyli tylko na diecie białkowej, gdzie nie ma węglowodanów, gdzie nie ma tłuszczu i czują się świetnie. No i nie jest to potwierdzenie wcale tej teorii, że musimy dostarczać tych 5 składników, bo po prostu tak się zdarzyło, że Wasz znajomy jeden, drugi, a może 10 czy 20, tak mieli. Ale statystycznie, gdybyśmy na to popatrzyli, na przypadki osób, które zaszkodziły sobie, bo miały jakieś tam niedyspozycje, chociażby nerek, czyli osoby, które szkodziły sobie dietami eliminacyjnymi, statystycznie takich przypadków jest bardzo wiele, więc diety eliminacyjne, które nie uwzględniają tego, co mamy w zaleceniach piramid żywieniowych, są dietami niebezpiecznymi, trzeba na pewno kontrolować swoje parametry fizyczne. Uważam, że dobrze byłoby, żeby każdy z nas znalazł sam na siebie, ja jeszcze szukam ciągle, no niestety słodycze u mnie dominują bardzo, muszę się z nimi uporać. Bardzo bym zachęcała też na przestrzeni wielu lat pracy z i studentami, i różnymi portalami, żeby nie traktować żywienia się jakąś chwilę, że chcemy się odchudzić, więc jesteśmy miesiąc, dwa na diecie. Dietę powinniśmy więc dobrze byłoby znaleźć sobie taką dietę, której nie chcielibyśmy zmieniać i żebyśmy mogli tą dietę stosować do końca naszego życia, ponieważ każda dieta krótkoterminowa kiedyś się kończy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Może dodam od razu, że jestem z Katedry Towaroznawstwa, jutro będziemy mieli z kolegą doktorem Rafałowskim prezentację dotyczącą oferty analitycznej naszej katedry, ale gdyby ktoś z Państwa już dzisiaj chciał porozmawiać, to bardzo zachęcamy tutaj do kontaktu z nami. Są też tutaj z nami z Uniwersytetu pani profesor Żuleska i pan profesor Kowalik, których